Marzena Staliś z malarstwem związana jest już od swoich najmłodszych lat. Naturalnym biegiem wydarzeń w jej wypadku stało się ukończenie najpierw Liceum Sztuk Plastycznych w Kole, a następnie Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Artystka w tej chwili kończy kolejny kierunek, tym razem na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, na Wydziale Pedagogiki. Z powodu dużego przywiązania do tego miejsca już od długiego czasu planowała wystawę. Takim moim pierwszym rok temu pomysłem właśnie zrobienie tutaj na uczelni wystawy to było związanie tematyki właśnie z uczelnią, ale nie tylko z budynkami czy z architekturą, ale właśnie głównie z kadrą, ponieważ uważam, że atmosferę i trzon uczelni naszej, ale myślę każdego miejsca tak jest, czy to będzie jakiś dom kultury, czy jakiekolwiek stowarzyszenie, to tworzy osoba bądź grupa osób, która stwarzając specjalną atmosferę, powoduje to, że się chce być w danym miejscu, czy wracać do danego miejsca. I także mam takie jakby klatki, takie kadry mam, które chciałabym, ja już tak od roku je, ale mówię, to nie jest akurat takie proste. Zwłaszcza, że część, no jeżeli sobie wymyśliłam, że miałoby związane z kadrą, no to musiałoby się wiązać z jakimś na przykład pozowaniem wykładowców, co myślę, że też nie jest taką prostą sprawą znalezienia czasu i zgody przede wszystkim. To chyba jest najważniejsze. Ten pomysł jak na razie pozostaje w sferze przyszłych planów, natomiast już teraz udało się zorganizować wystawę w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej imienia Juliusza Słowackiego, która nosi tytuł Drobiazgi. A dlaczego właśnie tak? Dlatego, że zgromadziłam pozornie drobne, czyli fizycznie małe przedmioty bądź sytuacje, które są ujęte symbolem jakiegoś przedmiotu, które można by nazwać małymi fizycznie czy nieistotnymi w jakiejś wielkiej sferze czy działalności, bo dotyczą moich osobistych spraw. Natomiast mentalnie, wrażeniowo, wspomnieniowo dla mnie są istotne, czyli uwypuklenie na pozór rzeczy małych, które może nie zawsze zauważamy, może często pomijamy, rzeczy również codziennego użytku, jakieś kubeczki, naczynia, a one tak naprawdę mi wiążą się z konkretnymi sytuacjami, ale tak naprawdę każdy, wydaje mi się, odnalazłby takie drobiazgi w swoim życiu. Każdy z nas ma jakieś drobne pamiątki po dziadkach, czy jakieś od bliskich osób otrzymane, jakieś zasuszone liście w książkach, jakieś pamiętne piórko z tylko dla nas ważnego spaceru. Więc myślę, że jest to po prostu zwrócenie każdemu. Nie, to jest ekspozycja moich drobiazgów, ale to jest zwrócenie każdemu uwagi. Zobacz, ile masz na co dzień pięknych drobiazgów. Z jakimi emocjami wiąże się proces tworzenia obrazu i co dzieje się z konkretnymi dziełami zaraz po wystawie?
To jest ten moment, kiedy wtedy tylko jestem ja i ta praca i te pastele, które się sypią kolorowym proszkiem dookoła i są po prostu brudne palce. No i nawet nie mogę wtedy jak gdyby innych rzeczy robić. Wszystko wtedy, cały świat zostaje na boku i także później patrząc na każdą pracę, no doskonale wiem, kiedy, w jakiej sytuacji była rysowana i no, wracają te emocje. A jednocześnie bardzo lubię dawać moje prace. Także bardzo wiele prac po każdej wystawie. Jeżeli tylko ktoś ze znajomych chce, to po prostu ja podarowuję te prace. I wtedy cieszę się, że gdzieś ten kawałeczek tej mojej takiej dobrej energii, bo z reguły utrwalam chwile ważne dla mnie, ale takie radosne, to znaczy znaczące, i myślę, że kawałeczek jest gdzieś zawsze przekazany tej energii takiej właśnie pozytywnej. I wtedy cieszę się, że ktoś ma moją pracę i no i gdzieś tam może ta odrobina tej radości później przenika. Jak się okazuje, nawet najdrobniejsze przedmioty, które widzimy codziennie, mogą nagle stać się inspirujące. Co wtedy robi Marzena Staliś? Jak wygląda jej proces twórczy? Jest jakaś chwila warta uwagi i wtedy bardzo często robię sobie szkic. Zwyczajny szkic ołówkiem bądź cienkopisem, nawet na jakiejś małej kartce, żeby zanotować, nie wiem, dany układ czegoś czy coś, co mi się spodobało i co mnie zainspirowało, ale potem już, żeby wykonać faktycznie takie już prace, które mogą być gdzieś prezentowane, to już jest tak, no, bardzo takie już rzemieślnicze zajęcie, to znaczy trzeba tak naprawdę znaleźć czas konkretny, z reguły no, musi to być czy kilka dni, czy no, wiadomo, ze względów zawodowych nie mogę jakiegoś wykroić w ogóle długiego czasu na taką pracę twórczą. Artyści często w trakcie tworzenia mają swoje szczególne momenty. Nie inaczej jest z Marzenną Staliś, która w trakcie tworzenia ogromnej wręcz ilości dzieł ma takie, z którymi wiąże szczególny sentyment. Ale takim faktycznie szczególnym wydarzeniem, którego nie mogłabym zupełnie zaplanować, jest tutaj prezentowana praca bardzo archiwalna, ale dałam ją właśnie z tego powodu, że ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ jest tam narysowana zabawka mojego syna z lat dzieciństwa, a pamiątka na tej pracy właśnie koło tej zabawki są takie przeciągnięte paluszkami kolory właśnie. Czyli praca jest wycięta, bo to była na większym formacie, ale zostawiłam ten fragment, ona być może nawet nigdy jako cała, taka duża całość nie była dokończona, ale zostawiłam to i wycięłam właśnie ślady palców mojego syna, czyli to może takie, nie mogłabym tego zaplanować, on po prostu podszedł, był na tyle mały, że tam po prostu prawdopodobnie nie miał nawet świadomości, że to się rozmaże i zwyczajnie zaczął to dotykać i właśnie rozmazał, czyli i zostawiłam tą pamiątkę, jest dla mnie uroczym momentem. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu.